Witam Państwa, jest czwartek, kwadrans z prezydentem. Dzisiaj w naszym studiu pan prezydent Łukasz Borowiak. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor. Bardzo dzień miło, dobry państwu. Że pan nas odwiedził w naszym studio. Bardzo się cieszę i pewnie mieszkańcy też. Przed nami bardzo dużo tematów, tak więc zaczynamy już dzisiejszy program. Ale zaczynamy od sprawy niemiłej, bo informowaliśmy wczoraj bodajże w naszej telewizji o klepsydrze, która się pojawiła z pana nazwiskiem. Ja bym chciała się do tego odnieść i w ogóle też, nie wiem, może pan prezydent powie, z czym to się może wiązać. Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy możemy to wiązać z sytuacją na leszczyńskim lotnisku, ale tak naprawdę, kiedy cofnę się w czasie, chciałbym państwa poinformować, że zbagatelizowałem jednego maila, którego otrzymałem dokładnie w Wigilię o godzinie 00:11. Ten mail był napisany przez ówczesnego prezesa Centralnej Szkoły Szybowcowej, który napisał między innymi, że upadłem na łeb, że wysyłam moich pełnomocników, którzy dyskutują i rozmawiają w sprawie leszczyńskiego lotniska i wzywam je na pojedynek. I rzeczywiście zbagatelizowałem to. Właściwie nie wiem, dlaczego nie podjąłem odpowiednich działań prawnych, ponieważ no, to była korespondencja oficjalna, która wpłynęła na skrzynkę mailową Urzędu Miasta, ale też napisana przez osobę publiczną, czyli prezesa Centralnej Szkoły Szybowcowej, pana Roginela. Zbagatelizowałem tego maila. No i później już pod koniec roku i na początku roku pojawiły się w bardzo skrajnej lewicowej gazecie paszkwile dotyczące mojej osoby, nie tylko pana prezydenta Metycha i innych osób, które walczą o to, aby leszczyńskie lotnisko było naszym lotniskiem z punktu widzenia nie tylko własnościowego, ale także środowiska lotniczego. No i nie minęło kilka miesięcy, ten pan ani razu ze mną się nie spotkał, co jest dla mnie, moim zdaniem, dziwne. No i w pewnym momencie otrzymałem komplet dokumentów od wojewody. Przeglądając te dokumenty, ze zdziwieniem zobaczyłem, że ten pan wysłał przeciwko mnie pisma do różnych instytucji, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do prokuratury, do wojewody, w którym poinformował mnie, że zasiadam w Polskim Związku Motorowym. Ja przypomnę, że jest to działalność społeczna, nie pobieram żadnych wynagrodzeń z tego tytułu. Zarząd jest 40-osobowy, natomiast na szczęście prokuratura odmówiła szczęścia, znaczy zbadała sytuację, także zapoznała się ze strukturą Polskiego Związku Motorowego i odmówiła, wydała postanowienie o odmowie szczęścia postępowania przeciwko mojej osobie. Pan Roginela, już nie będąc dyrektorem Centralnej Szkoły Szybowcowej, otrzymał to. Ja przypomnę, że jest to osoba w ogóle kompletnie niezwiązana z Leszna, mieszka w Wałbrzychu. Zapakował komplet dokumentów i z wielką determinacją, złością, z wielką nienawiścią wysłał do wojewody, aby uchylić mi mandat prezydenta miasta Leszna. Nie wiem, dlaczego jest tyle złości i nienawiści w tym człowieku, ale on na pewno nie działał sam. I to mogę powiedzieć. Natomiast w międzyczasie miasto Leszno i ja osobiście podjęliśmy bardzo radykalne działania przeciwko Aeroklubowi Polskiemu. Przypomnę, że w tym tygodniu została już wysłana decyzja o wygaszeniu tak zwanego trwałego zarządu. Ja przypomnę, że jeżeli ona będzie miała skutek prawomocny, tak naprawdę przejmujemy to lotnisko i wspólnie ze środowiskiem leszczyńskim, ze stowarzyszeniami, a mówię tu o partnerze Aeroklub Leszczyński, o stowarzyszeniach sportowych jak Fenix i inne, także przedsiębiorcy, którzy widzą tylko szansę na uratowanie tego lotniska przy współpracy, mocnej współpracy z miastem, po prostu przejmujemy to lotnisko. Niestety cofłem się jeszcze w czasie i pamiętam doskonale, jak byłem jeszcze radnym kilka dobrych lat temu, kiedy jeszcze mówiono o drodze ekspresowej numer 5 i ni stąd, ni zowąd ktoś pokazał nam drogę ekspresową numer 5 przecinającą lotnisko. Było to ogromne zdziwienie. Pamiętam jeszcze głos pana prezydenta Szczuckiego, który no, mocno był zszokowany, właściwie wszyscy radni byli zszokowani, ale to nie była kreseczka narysowana na mapie. Ktoś usilnie i mocno siedział i przygotował koncepcję przecięcia lotniska
tą drogą ekspresową. Wydaje mi się, że to, co się działo w tamtym czasie, miało zalążek do tego, żeby rzeczywiście lotnisko przestało istnieć, a tereny, które mieliśmy przekazać za tak zwaną złotówkę, bo to jest wieczyste użytkowanie, a pamiętamy przecież doskonale, że Aeroklub Polski mówił o tym, że przekażcie nam to lotnisko za złotówkę, my będziemy poprawiać infrastrukturę, my będziemy realizować zadania lotnicze, uprawiać sporty lotnicze. To nie był przypadek. Ktoś musiał lobbować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, być może w Ministerstwie Infrastruktury. Niestety nie udało się. Później oczywiście przetarg, piątka przesunęła się zdecydowanie bardzo daleko od lotniska, czym daje nam możliwość, znaczy te działania i ta inwestycja, która już jest teraz realizowana, no, daje nam pełną możliwość uprawiania tego lotniska pod kątem sportowym i nie tylko, natomiast komuś usilnie to zależało. I też nie ukrywam, że i to muszę powiedzieć, że to, co się stało i mam już informacje z dnia wczorajszego, że to nie koniec, będą kolejne ataki na mnie, to jest coś bardzo poważnego. Ja zaczynam się trochę obawiać o siebie i o moją rodzinę, ponieważ przesłanie jeszcze klepsydry, być może nie ma to związku z tą sprawą, a może ma, będzie to podała policja w Lesznie. Natomiast no, informacja o mojej śmierci i skremowaniu mojej osoby w 2017 roku jest moim zdaniem sygnałem do tego, że naruszyłem pewne układy i szczerze mówiąc, no nie było miesiąca, pani redaktor, kiedy nie wpływałyby do Urzędu Miasta lub do różnych instytucji paszkwile na moją osobę i na moją rodzinę. Ja muszę się tłumaczyć w różnych instytucjach, robię to oczywiście skutecznie, ale to przeszkadza mi w normalnej pracy prezydenta i tak jak powiedział sekretarz Maciej Dziamski, w historii leszczyńskiego samorządu nie było takiego mocnego ataku na moją osobę. Nie mówiąc o stanie faktycznym, który zaistniał w przypadku jakiegoś gościa, bo tak go można nazwać, który paja nienawiścią do osób w Lesznie i po prostu bawi się pisząc pisma do różnych instytucji. Ja mógłbym bić się w pierś, gdybym powiedział, że czerpię z tego określone korzyści finansowe, że zarabiam ogromne pieniądze, to jest działalność społeczna, z całym sercem działam w tej federacji, robię to z własnych przekonań i pobudek, chcę coś zrobić dla regionu. Niestety no to są osoby, które mocno mnie atakują, ale powiedziałam, będę się bronił i będę robił wszystko, żeby tą swoją misję pełnić. Pan prezydent myśli, że to jest działanie konkretnej osoby właśnie? Bo tu nie chodzi o to też właśnie, żeby rzucać bezpodstawne... Zbada policja, natomiast moim zdaniem pan Roginela oczywiście podpisał się pod wszystkimi pismami i on ponosi pełną odpowiedzialność za to, co zrobił, ale wiem jedno, że Aeroklub Polski i zarząd nie paja miłością do mojej osoby, tylko dlatego, że jestem mocno zdeterminowany. I tak muszę powiedzieć, że te moje działania dotyczące lotniska, aby wreszcie to lotnisko stało się własnością miasta, żeby stworzyć odpowiedni podmiot, który będzie skutecznie zarządzał i współpracował ze środowiskami lotniczymi, to jest moje marzenie, ale to jest marzenie poparte też wieloma prośbami ze środowisk lotniczych i każdy z mieszkańców Leszna chce, żeby coś się fajnego, pozytywnego działo na lotnisku, a przypomnę jeszcze, że niby ci działacze sportowi, którzy są zrzeszeni w strukturach Aeroklubu Polskiego, byli tak zdeterminowani, że na przykład czynsz na 3-dniowy piknik szybowcowy ustalili sobie na kwotę 300 tysięcy. Ja mówię, no panowie, no albo chcecie, żeby... Złośliwe działanie. Chcecie, żeby coś się fajnego, pozytywnego działo, no to przepraszam bardzo, w zeszłym roku zapłaciliśmy 30 tysięcy, dokonaliśmy rekultywacji zdegradowanych terenów, a dzisiaj mówicie sobie 300 tysięcy z wielkim uśmiechem, że może zapłacimy. No i między innymi też ta impreza się nie odbyła. Dlatego no, po prostu te moje działania są bardzo poważne, konkretne i jestem zdeterminowany, żeby to lotnisko przejąć, ale też chciałbym przy okazji powiedzieć, że ta nasza praca jest skoordynowana z działaniami także gminy Święciechowa, bo przypomnę, że płyta trawiasta jest w granicach gminy Święciechowa i tam też wójt gminy Lipno przy współpracy z nami podejmuje odpowiednie działania, wydając odpowiednie decyzje podatkowe. One są bardzo ważne. I jeszcze jeden
temat, który jest dla mnie bardzo tematem smutnym. To towarzystwo wpadło sobie na pomysł, mówię o członkach Aeroklubu Polskiego i członkach Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej, że można przekształcić lotnisko w taki oto sposób, że żaden samolot, statek powietrzny z zagranicy nie będzie u nas mógł lądować, tak? Ale będzie mógł lądować na innych lotniskach, Poznań, Lubin lub inne lotniska, gdzie otrzyma stosowne dokumenty i dopiero wyląduje w Lesznie. Ja rozumiem, że oni mogą podejmować takie decyzje, natomiast w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, w tak zwanym skrócie UC, my podejmiemy jeszcze próbę uratowania tej sytuacji, żeby zostawić ten stan prawny, jaki był, czyli te loty międzynarodowe i krajowe, które mogły być kierowane właśnie na leszczyńskie lotnisko. No i będziemy próbowali też storpedować pewne działania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, co oczywiście będzie trudnym działaniem, ale no, wchodzimy ostro do gry. Ale ta ostra gra doprowadziła do tego, że rzeczywiście mocno odczuwa to sam prezydent miasta Leszna, nie mówiąc o mojej rodzinie, która też bardzo mocno to przeżywa. To odchodząc od tych złych rzeczy, ale pozostając przy lotnisku, przypomniało mi się teraz, że na tej konferencji właśnie odnośnie lotniska pan prezydent mówił o tym, że rzeczywiście pikniku oczywiście nie będzie, ale pamiętam, że wspomniał, że coś będzie. Tak, myślimy oczywiście o połączeniu z imprezą, która odbędzie się w lipcu, Puchar Świata na Żużlu. Chcielibyśmy i pomalutko przygotowujemy się, aby mieszkańcy Leszna oprócz tych emocji na stadionie poczuli także wiele fajnych, pozytywnych emocji i dobrej energii wokół stadionu. Przygotowujemy się oczywiście przez Wydział Promocji i Rozwoju, a także przez inne instytucje jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie pokusić się, aby kilka statków powietrznych przeleciało nad tym miejscem, gdzie odwiedzi nas naprawdę bardzo dużo ludzi z całego świata, ale nad tym pracujemy. Być może będzie to nie w formie pikniku, ale może sam plac nabierze fajnego wymiaru, bo przypomnę, że po dzisiejszej sesji, jeżeli się Rada Miasta zgodzi, no to przesuwamy pewne środki finansowe i dokładamy do brakującej kwoty na remont Alei Gwiazd Żużla. Na początku rozpoczynamy tą dużą inwestycję związaną z wymianą infrastruktury, żeby ulżyć mieszkańcom przy ulicy 18 stycznia. To jest jeden z priorytetów. No a później lifting płyty. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe miejsce spotkań mieszkańców, organizowania wielu ciekawych przedsięwzięć plenerowych i musimy się do tego przygotować. Mam nadzieję, że będzie też zrozumienie ze strony radnych na to, żeby coś fajnego zrobić, ponieważ no, będą nas oceniać goście z całego świata. Pojawił się właśnie temat Żużla i drużynowego Pucharu Świata. W tym kontekście klub skierował pismo do samorządu, do radnych i do prezydenta. I do prezydenta, by przeznaczyć pieniądze. Niemałe pieniądze. To są niemałe pieniądze, natomiast ja takiej decyzji podjąć nie mogę, dlatego poprosiłem przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu, pana Sławomira Mocka, aby zorganizował takie spotkanie z udziałem wszystkich radnych i zaprosimy wtedy klub Unię Leszno. Ja przypomnę, że Unia Leszno co roku otrzymywała przez wiele, wiele lat, nie tylko za czasów Łukasza Borowiaka, określone środki finansowe na klub w ramach promocji miasta. Odbędzie się stosowne posiedzenie. Chcielibyśmy po raz kolejny usłyszeć z ust działaczy Unii Leszno, w jakim kierunku klub idzie. Wiemy, że skład jest bardzo dobry na papierze, ale no też będę to powtarzał i cofam się do kampanii wyborczej, do wszystkich kandydatów, którzy mówili, że będą wzmacniać i pomagać klubowi, ponieważ no jest to marka bardzo ważna dla Unii. Oczywiście możemy spodziewać się tak zwanego hejtu czy negatywnych opinii internautów, ale no, ten klub jest ikoną i o ten klub trzeba dbać. Dbają o to udziałowcy, co jest też bardzo ważne i trzeba cały czas podkreślać, bo to są niemałe pieniądze na to, aby utrzymać klub sportowy, żużlowy. Natomiast odbędzie się stosowne posiedzenie i poprosiłem właśnie pana radnego Sławomira Mocka, aby takie posiedzenie zorganizował. Myślę, że jeszcze przed świętami, jeżeli się uda, a jeżeli nie, to po świętach na pewno takie spotkanie się odbędzie i wtedy usłyszymy też
co się będzie działo dokładnie 6, 7 i 8 chyba lipca, jeżeli się nie mylę. No i też co się będzie działo być może wokół stadionu. Mówimy o tych ważnych eventach miasta, które mają pokazać, że miasto jest przyjazne, ładne i można coś fajnego zrobić. Ze sprawą drużynowego Pucharu Świata wiąże się też remont ulicy Strzeleckiej, bo tym, którzy będą go wykonywać, będzie zależało na tym, żeby skończyć do końca czerwca, by ta ulica była przyjazna. W poniedziałek bodajże zaczyna się remont tej bardzo ważnej ulicy. Tak, rozpoczynamy oczywiście od działań, które będzie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To jest bardzo ważne. Mieszkańcy doceniają, będą doceniać tą pracę. Oczywiście nie wszyscy, bo zamykamy bardzo ważny odcinek. Natomiast my jako miasto ogłosiliśmy już przetarg na pewien pierwszy etap od ulicy Lipowej do budynków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ponieważ radni zmniejszyli trochę kwotę. Miałem zapisane w budżecie 3 miliony złotych, natomiast zostało to okrojone do 1,5 miliona. No i ogłaszamy ten przetarg, zobaczymy jaki będzie rezultat, jakie będzie rozstrzygnięcie. To jest bardzo ważna inwestycja, ale chciałbym też Państwu powiedzieć, bo wiele tematów, zwłaszcza na Facebooku czy na innych profilach społecznościowych, mówi się, co dalej z kolejnymi ulicami. I chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy etap bardzo ważnego remontu ciągu komunikacyjnego. Ja przypomnę, że rozpoczynamy od ulicy Strzeleckiej. Powiem tak, że cały czas czekamy na pozytywne informacje od wojewody, ponieważ chcemy otrzymać dofinansowanie z tak zwanych schetynówek, czyli z programu rządowego i mamy dobre informacje od wojewody, że te pieniądze będą. Natomiast w kolejności naszych działań remontu bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego w mieście jest ulica Lipowa w przyszłym roku z przebudową skrzyżowania nieszczęsnego przy ulicy Racławickiej, Starozamkowej i Lipowej, później w kierunku Obrońców Lwowa. Potem w kolejnym etapie jest remont ulicy Obrońców Lwowa Norwida. Przechodzimy na skrzyżowanie drogi ekspresowej, drogi krajowej nr 12. Przepraszam, kolejnym zadaniem w ramach tych programów rządowych będzie przebudowa ulicy Krasińskiego i wbijamy się w ulicę Fabryczną. Także prosiłbym o wyrozumiałość, ponieważ jest to taki logiczny ciąg zdarzeń, który będzie realizowany w najbliższych latach właśnie w ramach programu rządowego. Ktoś może powiedzieć, dlaczego akurat te ulice? No tylko dlatego, że remont tych ulic wpasuje się po prostu w kryteria, które są zapisane w tym programie rządowym i tu proszę też o wyrozumiałość i zrozumienie, że nie wszystkie ulice możemy zrobić w ramach dotacji nie tylko unijnej, ale także i rządowej. Dlatego na przykład była przebudowa ulicy Dekana Kiepury i proszę zobaczyć, mamy drogę ekspresową numer 5, Aleje Konstytucji, drogę krajową numer 12 i to były kryteria, że akurat ta droga musi łączyć się, ten ciąg musi się łączyć z ważnymi ciągami nie tylko dróg krajowych, ale także dróg wojewódzkich. Pan prezydent powiedział nieszczęsne skrzyżowanie, rzeczywiście takie jest tam przy ulicy Racławickiej i Lipowej, ale chyba na tym ciągu jest jeszcze jedno nieszczęsne skrzyżowanie przy wyjeździe właśnie z ulicy Strzeleckiej w pobliżu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jakie tam ma być rozwiązanie? Jeszcze trwają prace, ponieważ we wtorek spotkałem się z projektantem, rozmawiamy. W tym miejscu w ogóle też rozpoczną się bardzo ważne inwestycje, ponieważ, i to też warto powiedzieć, mamy podpisane stosowne porozumienia z dwoma ważnymi wykonawcami dróg ekspresowych numer 5. Mówimy o obwodnicy miasta Leszna, jest to firma Motta i Budimex. Będzie robiona też ulica Henrykowska, która otrzyma troszeczkę inną nawierzchnię. Przypomnę, że jest po pierwsze pierwszy odcinek od ulicy Lipowej, to jest droga gruntowa, później mamy drogę położoną z tak zwanych płyt i też przeprowadzimy tam, znaczy za darmo zrobi nam to firma Budimex. Natomiast tu cały czas trwają prace. Będę chciał spotkać się w momencie, kiedy będziemy mieć już przygotowaną już koncepcję. Na pewno zaprosimy mieszkańców miasta Leszna, mieszkańców ulicy Lipowej i nie tylko do tak zwanych, przeprowadzimy konsultacje społeczne i zaprosimy do Urzędu Miasta mieszkańców, aby mogli zapoznać się z naszym projektem. Także jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, ale mamy wiele miesięcy do tego, żeby ten projekt został
dobrze opracowany w wyniku tych szerokich konsultacji społecznych, no i oczywiście, żeby zostały wydane odpowiednie pozwolenia na przeprowadzenie tej inwestycji w przyszłym roku. Pan prezydent też wspomniał tutaj o pracach, które już co prawda się zakończyły, chodzi o dekana i kiepury. Ja sobie pozwolę w tym miejscu zadać jeszcze raz pytanie od naszego mieszkańca odnośnie parku i bałaganu, który pozostał właśnie po tych pracach. Mieszkaniec tam zwraca uwagę na nierówne chodniki, no i po prostu, tak jak powiedziałam, bałagan. Odbędzie się kontrola w ramach gwarancji. Nie ukrywam, że byłem tam. Bardzo nie podoba mi się wykończenie pewnych terenów. Te tereny, które były terenami, że tak powiem, przeprowadzania tej inwestycji, terenem budowy, muszą być zrekultywowane. Dlatego nie w tym tygodniu, a w następnym tygodniu odbędzie się przegląd w ramach gwarancji i zwrócimy uwagę. Ja, jak pani doskonale wie, zwracam bardzo mocną uwagę na estetykę. Nie podoba mi się wiele tam rozwiązań. No i na pewno wykonawca też w ramach tej gwarancji będzie po pierwsze rekultywował te tereny zdegradowane, a po drugie w ramach też współpracy, ponieważ miał podwykonawcę, był to Miejski Zakład Zieleni, też będzie musiał wspólnie z podwykonawcą dokonać pewnych korekt, które muszą być zrealizowane nie tylko w parku, ale także idąc dalej na odcinku Dekana w kierunku ulicy Estkowskiego. Widzę też potrzebę dokonania pewnych korekt, które dzisiaj są bardzo widoczne i należy je poprawić. Panie prezydencie, w poniedziałek i środę odbywały się spotkania z mieszkańcami, najpierw na Zaborowie, wczoraj w Gronowie. Duże są oczekiwania mieszkańców względem samorządu? Duże, bardzo duże. Natomiast pierwsze spotkanie w Zaborowie, mimo tego, że odbyło się w bardzo późnych godzinach, bo przypomnę, że jeszcze mieliśmy wizytę pana premiera Gowina, byłem bardzo zaskoczony ogromną ilością mieszkańców, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem. Po pierwsze chciałem serdecznie podziękować radnym, w szczególności panu radnemu Kazimierzowi Jęczowi, który zorganizował to spotkanie. Na tym spotkaniu także byli radni jak pani Bernadeta Kazimierczak, przepraszam, Wanda Nawrocka, pan Marek Goryniak. Oczekiwania są bardzo duże, ale też jest pewne zrozumienie. Znaczy, jeżeli chodzi o Zaborowie, bo za chwileczkę powrócimy do wczorajszego spotkania w Gronowie. Jeżeli chodzi o Zaborowo, to rzeczywiście mieszkańcy są zadowoleni. Po pierwsze duża inwestycja, 8,2 miliona złotych, jeżeli chodzi o budowę drogi, budowę szkoły podstawowej numer 4, później oczywiście temat przedszkola. Warto pokusić się na tematem, aby przedszkole stworzyć nowe, przenieść z ulicy Czarnoleskiej. Dwa, zbiornik po byłej żwirowni, który chcemy przejąć i gdzieś w przyszłości zrewitalizować. Ulica Henrykowska, kilka remontów ulic gruntowych, które są bardzo ważne dla mieszkańców. Tam w ostatnim czasie nastąpił taki szybki skok cywilizacyjny. Ja to wczoraj mówiłem mieszkańcom Gronowa. Naprawdę, no, inwestycje miasta były ogromne i wielu mieszkańców jest z tego faktu zadowolonych. Ale oczywiście pojawiły się takie problemy, które pojawiają się w dzielnicach Gronowo, Zatorze, Zaborowo, czyli palenie w piecach. Tak? Dlatego byliśmy z naszymi przedstawicielami Urzędu Miasta, gdzie zwracamy uwagę, że jest możliwość dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania i zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ponieważ pieniądze jeszcze na te zadanie mamy. Brak pojemników na śmieci w przyszłym tygodniu w Zaborowie pojawi się duża ilość pojemników na śmieci w tych głównych ciągach komunikacyjnych. I w Zaborowie naprawdę byłem mocno spełniony i byłem bardzo zadowolony. Natomiast w Gronowie rzeczywiście kilka inwestycji ważnych, jak przebudowa ulicy Wilkowickiej, jak remont wokół dróg właśnie. Tak, jak remont ulicy Spółdzielczej, który też będzie. Przypomnę, że udało nam się, że firma, która wykonuje drogę ekspresową numer 5, przeprowadzi lifting tej drogi, aczkolwiek trzeba myśleć o gruntownej przebudowie ulicy Spółdzielczej, ale dopiero po wykonaniu ulicy Wilkowickiej, która jest bardzo ważna z punktu widzenia włączenia się w piątkę poprzez gminę Wilkowice, gminę Lipno i Święciechowa w kierunku Maryszewic. Natomiast no, oczywiście było bardzo dużo istotnych tematów drogowych, które są bardzo ważne i na szczęście przygotowujemy dokumentację. Wszystko też będzie w rękach radnych. Ja zadeklarowałem, że kolejne dwie drogi w przyszłym roku zostaną zaplanowane. Staramy się w każdej dzielnicy po dwie, trzy drogi utwardzać. No i
Oczekiwania są, potwierdzam, oczekiwania są, są też pewne propozycje wykonania takich ringów, które spowodują, że w Gronowie będzie troszeczkę mniejszy ruch, ale też była wielka radość mieszkańców, kiedy zaprezentowaliśmy stworzenie nowego parku w Gronowie. No i myślę, że to jest też, a właściwie to był pierwszy sygnał od jednego z mieszkańców, który mówił o tym, że właśnie brakuje takiego miejsca. No i był troszeczkę ten mieszkaniec zaskoczony, mile zaskoczony, jak także inni mieszkańcy, gdzie można było pokazać coś fajnego, jeżeli chodzi o przestrzeń rekreacyjną i zieloną, ale oczekiwania co do utwardzenia dróg są i zdaję sobie sprawę, że to musi być jeden z priorytetów nie tylko tego samorządu, ale kolejnych działań samorządowców przyszłej kadencji. Dużo tych spotkań w ostatnim czasie, bo wczoraj też właśnie przed spotkaniem na Gronowie odbyło się spotkanie z handlowcami, z mieszkańcami Starówki dotyczące właśnie komercjalizacji tej części miasta. Jakie wnioski, Panie Prezydencie, po tym? Nie byłem do końca. I przeprosiłem mieszkańców, było widać wielu właścicieli i kupców, którzy przyszli posłuchać, co chcemy im przekazać. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że po świętach odbędzie się spotkanie moje z udziałem wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli przyjść i porozmawiać o Lesznie, o problemach nie tylko Starówki, ale problemach tej części miasta. Także zaczynam cykliczne spotkania z mieszkańcami. Ale w tym temacie chodzi o to, żeby Starówka działała tak jak galeria handlowa? Tak, natomiast powracając właśnie do tematu wczorajszego spotkania, tak, chcemy wspólnie jako samorząd, jako Miejski Zakład Budynków Komunalnych i właściciele kamienic, a także najemcy szukać najlepszych sposobów na przeprowadzenie komercjalizacji. Co to oznacza, drodzy Państwo? To jest to, że firma, która będzie z nami współpracowała, będzie podpowiadała właścicielom, jak dostosować lokale, jak rozmawiać z najemcami, jak przeprowadzać remonty, jak współpracować z miastem w zakresie na przykład dofinansowania na remonty elewacji, bo takie możliwości są, jeżeli jest wpisane do rejestru jakie zabytków. Jakie branże przede wszystkim? Jakie branże? Też chcielibyśmy, aby rynek stał się miejscem jeszcze większych takich działań naszych z punktu widzenia tworzenia różnych eventów. No oczywiście rynki śniadaniowe i inne imprezy, one są bardzo ważne. I to jest bardzo odważna decyzja, tego nie było w moich planach, ale w wyniku naprawdę szerokich konsultacji, rozmów, no i tego, co się dzieje w mieście, uznałam za stosowne podjęcie się takiego wyzwania. Oczywiście firma, która będzie z nami współpracowała, będzie pobierała określone pobory z tego, czyli należności, ale no musimy uratować, ponieważ to są osoby, które płacą podatki do Leszna, prowadzą działalność gospodarczą, zatrudniają mieszkańców, także trzeba czasami wydać pieniądze, aby te pieniądze później były dobrze skonsumowane na rynku w Lesznie. Oni potrzebują pomocy i moim zdaniem skończył się czas dyskusji, co możemy zrobić, w jakim kierunku idziemy, czas już na konkretne działania i cieszę się, że współpracujemy z firmą poznańską, która ma ogromne doświadczenie na rynku komercjalizacji. I powracając, może wyprzedzę Pani pytanie, powracając do całej tej sytuacji, chciałem też Państwu zakomunikować, że Pan Miłek ewidentnie wycofał się z inwestycji budowy galerii Goplana przy ulicy Królowej Jadwigi. Został leszczyński przedsiębiorca, który zasygnalizował mi, że w ciągu półtora miesiąca postara się uregulować sytuację formalno-prawną, jeżeli chodzi o stan nieruchomości. Chciałem też podkreślić, że te dwie nieruchomości, te dwie duże działki, które są ogrodzone, nie są własnością miasta. Miasto zaproponowało zamianę. Niestety pan Miłek, szef dużej firmy CCC z Polkowic, nie przyjął naszej propozycji. Chcieliśmy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stworzyć przestrzeń publiczną. Na początku raczej były takie pozytywne głosy, tak, odnośnie ale, tego, ale by generalnie, tam był urząd generalnie miasta. On uporządkował sobie, z tego co wiem, wiele spraw takich formalnych, udziałowych w różnych spółkach i wyszedł z założenia, że przestaje już budować galerie, a otwiera sklepy. Jego wizja funkcjonowania firmy i jest taka, że no, otwiera około 400 nowych sklepów, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej. Czyli przestaje już inwestować w kontekście budowy obiektów wielkokubatorowych, a woli po prostu wynajmować przestrzenie od
galerii handlowych. No i to stało się faktem. Po prostu nie odpisał nam na ostateczne nasze pismo. Przypomnę, że 17 marca miał zadeklarować się. Brak odpowiedzi oznacza brak negocjacji i rozmów, co nie oznacza, że do gry powróci leszczyński przedsiębiorca, pan Jessa. Liczę na to, że będzie chciał rozmawiać i szuka sposobów na zagospodarowanie tego terenu. I moim marzeniem jest to, żeby wreszcie ta inwestycja ruszyła. Kiedy? Zobaczymy. Ja myślę, że Państwu będę mógł więcej coś powiedzieć za półtora miesiąca, dwa miesiące, kiedy spotkam się z panem Jessą i powiem mi, czy jest gotowy do pewnego działania. Pan prezydent widzi nadal w tym miejscu galerię handlową, czy może coś innego? W kontekście ostatnich spotkań, ostatniego spotkania, ponieważ też mam dla mieszkańców Leszna dobrą informację, bo jest inwestor, który chce przeprowadzić ogromną inwestycję. Mówię o ulicy Przemysłowej, o tak zwanych płynach, które stają puste. Została przedstawiona mi na razie koncepcja, ale koncepcja jest rewelacyjna. Galerii handlowej właśnie? Nie tylko. Będzie wiele funkcji, od funkcji kulturalnych, hotelowych, wypoczynkowych. Także będzie oczywiście funkcja handlowa, ale będzie wiele funkcji, gdzie mieszkańcy będą mogli wykorzystać te miejsce na odpoczynek, na skorzystanie z usług w formie muzeum i innych. Będą inne funkcje. Na razie nie chciałbym nic ujawniać. Tą wizualizację mam w swoim gabinecie. Myślę, że przyjdzie odpowiedni czas ze strony inwestora, który ujawni tą planowaną inwestycję. Trzymam kciuki. Wszystko jest też uzależnione, pani redaktor, od środków europejskich, o które będzie się starał inwestor. No i w tym momencie miasto Leszno musi też zmienić swoją koncepcję myślenia, ponieważ ulica Przemysłowa, jeżeli zostanie zagospodarowana, trzeba myśleć, co będzie z działką Królowej Jadwigi 2830, czyli ta słynna działka, która jest pusta, ale jeszcze jest użytkowana przez różne podmioty. Będziemy musieli myśleć o ciągu pieszym i robimy koncepcję przejścia podziemnego na peronie 1-2 w kierunku Kilińskiego i w kierunku Starego Miasta. Niestety PKP PLK nie miała takich wcześniej informacji ze strony miasta. Przygotowała projekt, jest już pozwolenie na budowę, na przebudowę linii kolejowej 59, natomiast jestem zdeterminowany i przedstawię im koncepcję pewnych rozwiązań. Chciałoby się, że osoba, która przyjeżdża z Wrocławia, czy też przyjeżdża z Poznania, może przejść podziemnym tunelem lub będzie inne rozwiązanie w stronę Kilińskiego, lub przejść szybciutko w stronę PKS-u czy też młynów, i to jest jeden z priorytetów. Natomiast no, też będziemy musieli pomyśleć, co z ulicą Przemysłową, co z budynkami komunalnymi, co z ciągiem pieszo-rowerowym, właściwie rowerowym, jeżeli chodzi o komunikację, rynek, a zatorze. To jest też bardzo ważne, bo chcieliśmy zrobić na ulicy Słowiańskiej, natomiast jest tam opór przedsiębiorców, ponieważ mówią, że zabierzecie nam kilka miejsc. Także naprawdę przed nami ogrom pracy, nie mówiąc o tym, że chcemy stworzyć tak zwany ring komunikacyjny, aby troszeczkę zmniejszyć natężenie ruchu na ulicy Krasińskiego. Myślę tu o takim odcinku, gdzie idziemy ulicą Fabryczną, możemy skręcić w kierunku ulicy Towarowej i wjechać na tamę kolejową, ale to dzisiaj jest przedmiotem na razie naszych dyskusji i koncepcji, ponieważ żeby na przykład tamę kolejową zrewitalizować, zmodernizować, no to musimy poczekać na przebudowę linii kolejowej E59, tak? Bo to będzie jeden wielki plac zabaw, plac budowy. Przepraszam. No także wszystko ma swoje takie okresy i terminy, których przeskoczyć po prostu nie możemy. To możemy tylko też zaapelować do mieszkańców, żeby się uzbroili teraz w cierpliwość troszkę, bo rzeczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, Leszno będzie jednym wielkim placem budowy w najbliższym czasie. Z jednej strony radość, z drugiej strony obawa. Na pewno będę miał czkawkę nieraz z tego tytułu, że kierowcy będą źli, ale musimy przeprowadzić te inwestycje. Ja przypomnę, droga krajowa numer 12 w granicach miasta to inwestycja z dofinansowaniem 57 milionów, przebudowa Wilkowickiej w kierunku Marszowic to
dofinansowanie 16 milionów, budowa wiaduktu, przebudowa linii kolejowej, no i budowa drogi ekspresowej numer 5, plus bardzo ważna inwestycja, o której mało kto wie z mieszkańców, ale warto o tym powtarzać, to jest wielki sukces naszych samorządowców, także powiatowych i gminnych, budowa łącznika pomiędzy Starą Piątką, jak jedziemy do Rydzyny, a drogą ekspresową, to jest sukces naszych samorządowców jeszcze z poprzedniej kadencji, ponieważ partycypujemy w kosztach tej inwestycji. Panie Prezydencie, tych tematów rzeczywiście było bardzo dużo. Dzisiaj przed nami jeszcze o godzinie 14 sesja Rady Miejskiej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję.